Na stoku dębowca w Bielsku-Białej 3 lutego pojawiło się prawie 400 młodych narciarzy, którzy wystartowali w 6 kategoriach wiekowych w 8 edycji Pucharu Reksia. Najmłodsi mieli zaledwie 3 latka. Wśród zawodników jak zwykle pojawiły się dzieci pracowników Grupy Kęty SA, która razem z Fundacją Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia wspiera co roku organizację tej wspaniałej zabawy na śniegu. Kochani, witam Was serdecznie z 8 Pucharu Reksia na stoku Dębowiec w Bielsku-Białej. Jak widzicie za mną mgła, niedużo widać, ale mam nadzieję, że słyszycie, że atmosfera gorąca. Za nami już zjazdy 400 zawodników w różnych grupach wiekowych. My jako Grupa Kęty po raz kolejny tutaj na tym stoku i jako Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. Serdecznie Was pozdrawiamy. Po zakończonej rywalizacji najlepsi zawodnicy z rąk między innymi prezesa zarządu Grupy Kęty SA Dariusza Mańko oraz prezes Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia Moniki Sobczak otrzymali nagrody i medale.